Jeżeli kiedykolwiek się naprawdę zakochasz, jeżeli kiedykolwiek naprawdę pokochasz, to będziesz w stanie powiedzieć do tej drugiej osoby, do tej osoby, którą wybierasz na dalsze swoje życie, będziesz w stanie powiedzieć: kocham cię na życie i chcę się stać twoją własnością. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, bo to jest cholernie trudne. Najwyższą formą miłości to jest stać się cudzą własnością. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć w języku polskim, jak ja chcę być twoją własnością. To znaczy, chcę stać się twój lub chcę stać się twoja. Bo jeżeli ja pokocham tak bardzo, że nie widzę świata poza tobą, to ja chcę się stać twoją własnością. Chcę, żebyś ty decydowała o mnie, czyli o tym, jak się mam zachowywać, jak się mam ubierać, jak się mam czesać, jak mam mówić, jak mam cię kochać. I w drugą stronę działa identycznie. Jeżeli znajdziesz sobie, droga kobieto, faceta, którego pokochasz nad życie, to będziesz chciała, aby on się stał twoim właścicielem. Chcesz się stać jego własnością. To znaczy, jeżeli się uda coś takiego osiągnąć w życiu, to znaczy spotkać osobę, która chce ciebie mieć na własność, to nie istnieje taka możliwość, żeby być zazdrosnym. No bo nie jest możliwe, że jeżeli ja mam kota, żeby kot był zazdrosny, skoro ja tego kota posiadam. Jeżeli ja posiadam samochód, to ten samochód nie jest zazdrosny, że ja go posiadam. Jeżeli ja chcę stać się czyjąś własnością, to marzę o tym, aby tej osobie dać szczęście. Ja wiem, że to, co mówię, może być za trudne w jednym filmiku i za chwilę powiem to jeszcze raz w zupełnie inny sposób, taki, żeby ci zupełnie już namieszać w głowie.